kogo ja widzę. Wydaje mi się, że urządzenie, na którym to oglądasz, można by spokojnie ulepszyć. W końcu moimi magicznymi umiejętnościami wyczuwam, że jest to smartfon. Tak? Widzisz, mam tutaj dla ciebie całą masę urządzeń. W końcu co roku wychodzi ich tyle, że bez żadnego problemu możemy je ulepszać w nieskończoność. Każda generacja jest coraz lepsza. Nie wierzysz mi? Spójrz na to. W poprzednim modelu udało nam się przesunąć tą malutką rameczkę około 2 mm w stronę kamery przedniej, co sprawia, że cała kopuła jest o wiele mniej. W dzisiejszych czasach zmiany zachodzące w smartfonach w każdej z kolei generacji z pewnością są mniej zauważalne, a z roku na rok tych różnic jest coraz mniej. Doszliśmy do etapu, w którym nowe rozwiązania technologiczne opierają się na nieco bardziej komfortowym korzystaniu z telefonu lub cechach wprowadzanych na siłę, które nikomu do końca nie są potrzebne. I cóż, nie ma się co dziwić. Rozwój technologiczny od zawsze opierał się na wprowadzaniu rozwiązań, które rynek dopiero zweryfikuje. Choć przyzwyczajeni do tempa rozwoju technologii w ostatnich latach, szczególnie mobilnych rozwiązań, możemy odczuwać pewien niedosyt i złudne wrażenie, że chwilowo jesteśmy przy takim szklanym suficie, to nie do końca tak jest. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, kiedy tak naprawdę warto wymienić swojego smartfona, dlaczego budżetowe opcje są aż nadto wystarczające i czy producenci celowo spowalniają stare urządzenia w celu zmuszania klientów do zakupienia nowych. Wejdźmy teraz w wyimaginowaną maszynę do podróży w czasie i przenieśmy się w okolice 2014 roku. Rynek dominowały wtedy takie urządzenia jak iPhone 6, Samsung Galaxy S5, a i pojawiały się pierwsze poważne podrygi Xiaomi w tym segmencie. Urządzenia na swój sposób rewolucyjne, z poważnymi zmianami w stosunku do poprzedników. Nowy model smartfona mógł zaoferować znacznie lepszy aparat, większy, bogatszy w szczegóły ekran, czy procesor wydajnościowo bijący na głowę ten znajdujący się w poprzednim modelu. W kolejnych latach wyścig wydawał się być jeszcze poważniejszy, gdzie nasze mobilne urządzenia były wyposażane w sowite ilości RAMu, większe baterie, ładowanie indukcyjne i wiele więcej. Teraz pozwólcie mi na chwilę technicznego bełkotu. Kupując smartfon w 2014 roku, weźmy Samsunga, S5 oferowała ekran w rozdzielczości Full HD, 2 GB RAMu i Snapdragona 801 na pokładzie. Wydana rok później S6 miała ekran w rozdzielczości UHD, lepsze zagęszczenie pikseli, 3 GB RAMu i samsungowskiego Exynosa, który jeszcze wtedy bez problemu dawał sobie radę wydajnościowo z poprzednim Snapdragonem. Spore zmiany jak na jedynie rok od wydania. Tutaj następca już faktycznie wydaje się być kuszącą opcją. Wróćmy teraz do obecnych czasów i rzućmy okiem na aktualnych reprezentantów Samsunga. S22 kontra S23. Nowy model ma tyle samo RAMu. Ekran? Ten sam. Jest zmiana w procesorze, choć wydajnościowy przeskok nie jest aż taki, jak mogłoby się wydawać. Gdzie te różnice? Teraz zmiany dzieją się w mniej reprezentatywnych segmentach. Są to rozwój sztucznej inteligencji czy implementacja 5G w modelach, które jeszcze jakimś cudem to ominęło. AI ma za zadanie lepiej personalizować system podużytkownika, dostosowywać się do jego zachowań czy podkręcać zdjęcia i filmy. I tak, zdarzają się gwałtowne propozycje zmian wręcz namacalnych, tak jak na przykład flipy, foldy czy wingsy. Jednak czy faktycznie są to elementy przemawiające za zmianą sprzętu na nowszy? Co ile tak naprawdę powinniśmy zmieniać nasz smartfon? Cóż, z pewnością nie zaskoczy Was bardzo bezpieczne stwierdzenie, to zależy. Szczególnie od tego, do czego potrzebujecie wykorzystywać smartfona. Wiadomo, że osoby skupiające się na wykonywaniu fotografii czy pracy w social mediach będą zwracać uwagę na najmniejsze zmiany w tym segmencie. Ale przyjmijmy, że na smartfonie słuchamy muzyki, korzystamy z mediów społecznościowych, czasem nagramy jakiś film, czy zrobimy zdjęcia, a nawet odpalimy dość wymagający mobilny tytuł. Teraz urządzenia ze średniej półki bez problemu poradzą sobie z dosłownie każdym zadaniem i to najczęściej bez złapania zadyszki. To już jest ten etap, w którym droższe, wysokopółkowe rozwiązania mogą nam zaoferować jakość premium, jeśli chodzi o wykonanie, lepsze doznania dźwiękowe czy wizualne, ale stabilność działania systemu, wydajność i jakość foto-wideo bez większych różnic. Pamiętam, że w okolicach 2015-2016 roku takim sweet spotem, idealnym czasem na zmianę urządzenia, był okres około 2, ewentualnie 3 lat. Wtedy faktycznie było czuć przeskok wydajnościowy, jakościowy i przede wszystkim było widać, jak wiele może nam zaoferować nowy smartfon. A jak to wygląda teraz? Porównajmy sobie smartfon sprzed 2, a nawet 3 lat. S20 kontra S23. RAM? Tyle samo. Ekran? Oba po 120 Hz, ten w S23 delikatnie mniejszy.
procesory, wydajnościowo o dziwo dość podobne. A teraz pojedynek 2016 kontra 2019. RAMu dwa razy więcej. Pamięci wewnętrznej trzy razy więcej. Ekran też większy. Bateria to samo. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego teraz jestem w stanie spokojnie stwierdzić, że okres, w którym warto obecnie zmienić smartfona, to najszybciej 4 lata. I wcale nie zdziwię się, jeżeli ktoś z was powie: słuchaj, ja już kiedyś tak miałem. Jakoś 2 lata po zakupieniu sprzętu, który też miał wystarczać na lata, zaczął niewiarygodnie mulić. Nic nie pomagało. Aktualizacje aplikacji, aktualizacje systemu, nawet go całego przeczyściłem, ba. Kolega wziął i wgrał mi taki super system, nazywał się Turbo Extra Mode Android 3000 z kernelem Booster Killer i co, podkręcał procesor? Nic to nie dało. Telefon się zacinał jak tylko się... Tak. Mogło się tak dziać. Jednak czy to było celowe działanie producentów, abyśmy jak najszybciej kupowali nowe modele? I jak to w ogóle wygląda w obecnej chwili? Pod koniec 2017 roku na jaw wyszło, że Apple za pomocą aktualizacji spowalnia starsze modele swoich urządzeń. Gigant z Kalifornii przyznał się do winy, ale stwierdził, że robi to w celu przedłużenia żywotności baterii. I trudno się dziwić, bo w wypadku jabłek to bateria jest na ogół największym problemem. Sama firma została pozwana przez francuskich konsumentów, a wynikiem ugody była kara 25 milionów euro. Jednak nie tylko jabłuszka miały potknięcia związane ze spowalnianiem telefonów. Ten sam zarzut dotyczył Samsunga czy OnePlusa, w każdym wypadku wygląda to tak samo. Użytkownicy zauważają, że telefony mają mniejszą wydajność po aktualizacjach. Producent informuje, że robi to w celu albo oszczędzenia baterii, albo ogólnego dbania o sprzęt. Jedne z rozwiązań spowalniają działanie całego systemu, inne tylko konkretnych aplikacji. No, byle nie tylko benchmarkowe. Po medialnych burzach firmy dały swoim klientom możliwość decyzji. Teraz sami możecie zdecydować, czy wasz smartfon ma zachowywać się zgodnie z zaleceniami producenta i oszczędzać się, czy jednak lecieć na całość. Opcja ta ma inną nazwę w zależności od waszego telefonu, jednak w większości wiąże się to z optymalizacją pracy na baterii. Wielu użytkowników zdaje się pomijać takie kwestie jak aktualizacje konkretnych aplikacji czy nawet całego systemu. Bo na przykład aplikacje spod szyldu Meta od lat drenują nasze baterie, działają jak chcą i z każdą aktualizacją możemy spodziewać się kolejnej niespodzianki. Oczywiście są to niespodzianki, których za bardzo nikt nie chce otwierać, no ale jest to niewiadoma. Nie możemy też oczekiwać, że nasz wieloletni smartfon bez problemu udźwignie system nowszy o aż 3 pełne aktualizacje niż jego fabryczna wersja. A przynajmniej mowa o minionych latach, w których kolejne wersje Androida czy iOS-a wprowadzały naprawdę spore zmiany. Podsumujmy. Nasze smartfony mogą tracić na wydajności przez aktualizację konkretnych aplikacji, pomniejsze update'y od producentów, całkowite aktualizacje systemu, czy po prostu degradację sprzętu wraz z czasem korzystania z niego. Czyli żeby po upływie kilku lat nasz smartfon nie stracił na wydajności, musielibyśmy go po prostu nie używać. Mit celowego spowalniania smartfonów, by tylko ci wstrętni użytkownicy musieli kupować nowy sprzęt, utrzymany jest na nietrafionych decyzjach producentów, które finalnie i tak zostały wyklarowane. I tak, ja też pamiętam jeszcze niedawne czasy, w których wszystkie telefony praktycznie z Androidem czy iOS-em dokręcało się kolejnymi custom ROM-ami, kernelami, byleby tylko te sprzęty były bardziej wydajne niż są po tym roku, dwóch latach, trzech użytkowania. Ale teraz, jak sami zauważycie, coraz mniej osób sięga po takie rozwiązania. Jest to spowodowane tym, że zmiany technologiczne zachodzą w zupełnie innych obszarach niż te kilka lat temu. Pisząc scenariusz do tego filmu, nie byłem pewien, w jaki sposób powinienem go zakończyć. Odbijaliśmy się trochę od roku do roku, łapiąc poszczególnych zjawisk, przedstawiając konkretne modele, ale wydaje mi się, że to, co powiedziałem przed chwilą, jest najlepszym odzwierciedleniem tego, co starałem się przedstawić w tym materiale. Zmiany, które obecnie zachodzą na płaszczyźnie urządzeń mobilnych, mają miejsce w takich obszarach, że nie potrzebują jeszcze takich przeskoków w podzespołach jak te 8 czy 10 lat temu. Wtedy formy tego, jak smartfon powinien wyglądać, dopiero się kształtowały. Teraz wciąż producenci starają się mieszać w formie, ale przeciętny użytkownik tego po prostu nie potrzebuje. I nie zrozumcie mnie źle. Obecnie zmiany w smartfonach, czy to powrót na Snapdragony w przypadku Samsungowych S-ek, czy próba upchnięcia technologii w bardziej kompaktowe bryły, wciąż mają znaczenie. Ale dla przeciętnego użytkownika jest ono naprawdę małe. Bo aktualnie decydując się na smartfon ze średniej półki, bez problemu jesteśmy w stanie sięgnąć dokładnie tego, co użytkownicy produktów premium. Po prostu w nieco mniej błyszczącym wydaniu. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia już niedługo.